Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam parę słów na temat ciekawych stworzeń, które także z powodzeniem możemy hodować w naszych morskich akwariach. Mianowicie chodzi o kraby pustelniki. Kraby pustelniki to małe zwierzęta, które dorastają maksymalnie do 5 cm, jednak w akwariach nie przekraczają rozmiaru 3 cm. Występują praktycznie w każdej części świata na rafach koralowych. Stanowią doskonałą część tzw. ekipy czyszczącej i są zupełnie bezproblemowe w hodowli. Z powodzeniem mogą być hodowane także przez początkujących morszczaków. W akwarium możemy już trzymać 2-3 sztuki takiego kraba na każde 100 litrów wody. Najpopularniejszymi pustelnikami w obrocie w sklepach akwarystycznych są kraby Calcinus elegans, czyli krab z niebieskimi nogami, oraz Paguristes cadenati, czyli krab z czerwonymi nogami. Możemy także spotkać pustelniki w innych odmianach kolorystycznych, brązowe, czarne czy nawet popielate. W moim zbiorniku 200 litrów hoduję 6 sztuk tych krabów w różnych odmianach barwnych. Kraby pustelniki są praktycznie wszystkożerne. Stanowią doskonały element tzw. ekipy czyszczącej. Wyjadają resztki pokarmowe z dna zbiornika oraz z zakamarków żywej skały. Są także padlinożercami. Nierzadko także są kanibalami. Jakiś czas temu w moim zbiorniku straciłem 2 kraby, które zostały zjedzone przez inne osobniki. Jednak nie jest to reguła i nie zdarza się to zbyt często. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w momencie walki o nową muszlę lub nowe terytorium. Krabów tych nie musimy także specjalnie dokarmiać. W akwarium z dużą ilością skały zawsze znajdą sobie coś do jedzenia. Jednak jeżeli mamy na to ochotę, możemy im podawać pokarm mrożony lub suchy. Są także świetnymi glonożercami, szczególnie jeżeli chodzi o glony zielone. Jednak panuje błędny osąd, że gdy mamy plagę zielonych glonów, wystarczy wpuścić stado tych krabów i po problemie. No chyba, że wpuścimy ich 50 sztuk na każde 100 litrów wody. Kraby pustelniki powinniśmy hodować w wodzie o temperaturze od 24 do 28 stopni Celsjusza. Ale w moim zbiorniku z powodzeniem wytrzymywały temperatury 30-31 stopni. Kraby pustelniki posiadają miękki odwłok i nie posiadają własnego pancerza. Z tego powodu są bardzo łatwym celem dla drapieżników. Jednak świetnie sobie radzą, zamieszkując muszle ślimaków. Praktycznie całe życie spędzają w tych muszlach i opuszczają je tylko w celu zrzucenia welinki. Wtedy są niestety najbardziej narażone na ataki innych zwierząt mięsożernych. Z tego powodu, chcąc je hodować w akwarium, powinniśmy im zapewnić minimum 2-3 puste muszle o różnych rozmiarach na każdą sztukę kraba, po to, aby rosnący krab mógł je sobie zmieniać z czasem. Jeżeli krab nie będzie miał pustej muszli, to może stać się agresywny i atakować większe ślimaki w celu pozyskania nowego loku. Kraby co jakiś czas przechodzą tzw. welinkę. Opuszczają wtedy swoją muszlę i zrzucają stary miękki pancerz. Wtedy krab staje się płochliwy i potrafi zniknąć z naszego pola widzenia nawet na kilka dni. Po tym okresie ponownie zamieszkuje muszlę. Stąd też powinniśmy utrzymywać odpowiednią ilość jodu w akwarium, który jest niezbędny do prawidłowego procesu welinki. Z pozoru są to powolne stworzenia. Nieduże szybsze od ślimaków, ale w momencie podania pokarmu potrafią dosłownie biegać po skałach i podłożu. Wygląda to bardzo interesująco. Istnieje opinia, że kraby są rozrabiakami w akwarium. Owszem, ich sposób poruszania się z muszlą na grzbiecie wygląda trochę nieporadnie. Jeżeli posiadamy w akwarium koralowce, które nie są przyklejone do skały, poruszający się krab może je poprzewracać lub zrzucić. Zdarza się też, że krab jest w stanie przewrócić nawet spory kawałek skały. Dlatego trzymając kraby w swoich akwariach, pamiętajmy, aby wszystkie korale poprzyklejać
i skałę odpowiednio zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o agresję krabów, ja nie zauważyłem tego zjawiska w moim zbiorniku. Spokojnie żyją sobie obok siebie. Czasami możemy tylko zaobserwować, jak trochę się sprzeczają. Kraby pustelniki świetnie nadają się jako pierwsi mieszkańcy nowego akwarium. Gdy parametry wody pozwolą nam na wpuszczenie pierwszych zwierząt, śmiało możemy kupić kilka krabów, które natychmiast rozpoczną eksplorację skały i pomogą nam w ewentualnej likwidacji pierwszych zielonych glonów. Osobiście nie wyobrażam sobie akwarium morskiego bez krabów. Są to bardzo ciekawe stworzenia, które pomimo opinii, że są agresywne lub troszkę rozrabiają w zbiorniku, spokojnie możemy je trzymać bez obawy o nasz dobytek w słonej wodzie. Serdecznie zapraszam na kolejny film z serii Życie w naszych zbiornikach. W następnym odcinku postaram się opowiedzieć o innych stworzeniach z ekipy czyszczącej, czyli ślimaki. Trzymajcie się.